Dzień dobry, witajcie w ten piątkowy poranek. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do Ewangelii Mateusza i do kazania Pana Jezusa Chrystusa na górze. W 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, 13-14 werset, który dzisiaj będzie podstawą naszego słowa na dobry dzień, brzmią tak. Wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby. Wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu tych, którzy ją znajdują. Dzisiaj powiemy sobie o drodze, o życiu w drodze. Jako chrześcijanie właśnie jesteśmy powołani do tego, żeby iść tą wąską drogą, która prowadzi do życia. Ale wielu z nas na tej wąskiej drodze, kiedy wejdzie na tą wąską drogę, nic dalej ze swoim życiem nie robi. Czekają, aż pójdą do nieba. I takie chrześcijaństwo bardzo często rozczarowuje, bo patrzę na braci i siostry i mam wrażenie, że na tej drodze wąskiej, na spotkaniu z Bogiem, nic nie znaleźli, co daje im moc. I oczywiście mamy oczekiwać i wytrwać na czas, kiedy Pan wezwie nas do siebie, ale to nie jest jedyna rzecz, jaką mają robić dzisiaj chrześcijanie, czekać. A po drugie, myślę, że tak jak wczoraj czytaliśmy i to było pragnieniem apostoła Pawła i też Pan Jezus o tym mówił, nie zostaliśmy pozbawieni mocy. Mamy moc Ducha Świętego, który właśnie przekształca nas od środka, dla naszego dobra, dla dobra innych wokół nas, dla chwały Bożej. I zobaczcie, że Bóg nie zostawił nas bez zasobu, które my potrzebujemy, aby żyć, które mają nas zmieniać. Bo w życiu chrześcijanina, bo życie z Chrystusem to ciągłe zmiany, to jest pielgrzymka, to jest rozwój, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do dojrzałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale w 11, od 11 do 13 wersetu. A więc jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tej drogi, a droga nas rozwija, droga nas zmienia, droga prowadzi, że dojrzewamy. To jest jedna rzecz, którą zabierzemy właśnie do nieba, z tej pielgrzymki, z tej podróży, po tej wąskiej drodze, która prowadzi do życia, właśnie to zabierzemy ze sobą, chrześcijański rozwój, naszą dojrzałość, która prowadzi nas do zmian naszego duchowego charakteru, który właśnie zabieramy ze sobą do nieba. Dlatego dzisiaj, kochani, chciałbym Was zachęcić do tego, żebyśmy idąc tą wąską drogą, płynęli pod prąd. Bo kiedy się rozwijamy, kiedy dojrzewamy, to nigdy nie pozostajemy w tym miejscu. Fala pokus, która jest przeciwko nam, jest bardzo silna, ale jeżeli jej się poddamy, to popłyniemy razem z nią. Dlatego też myślę, że powinniśmy płynąć pod prąd, idąc tą wąską drogą, bo ta wąska droga to właśnie jest płynięcie pod prąd tego świata. Bez rozwoju, bez dojrzewania będziemy ciągle w tym samym miejscu, a nie chciałbym, żeby kiedy przejdę do wieczności, Pan Bóg, Pan Jezus zarzucił mi to, że się nie rozwijałem, że nie zmieniałem swojego charakteru, że nie poddawałem się w tej drodze przemiany i zmiany, która właśnie miała mnie rozwijać do dojrzałości podobnej do wymiarów Chrystusowych. Radości w Panu. W sobie na dobry dzień usłyszymy się w poniedziałek, a dzisiaj zapraszam już Was, tak jak jest to w mojej tradycji, piątek na niedzielne nabożeństwo o godzinie 10:30. Jeżeli nie możecie być z nami, to zapraszam na transmisję na Facebooku, na YouTubie. Będę mówił o przeciwnikach krzyża Pana Jezusa Chrystusa, o wrogach krzyża Jezusa Chrystusa. Radości w Panu, rozwijajmy się, idźmy drogą, tą wąską drogą, która prowadzi nas do wzrostu, do duchowego wzrostu. Radości w Panu.